Nowy cykl, nowe życie. Sławek odszedł, a Litka została na ławeczce. Wiatr na szczęście zmienił kierunek, unosząc natarczywy smród wygłudek w stronę dziecięcego placyku zabaw. Powiadają, że po trzeciej mrydze człowiek znów czuje się dzieckiem. Ale po drugiej, tak mówią wszyscy, przychodzi starość. Podniósł ją ból w plecach i w sercu. Wlokąc nogi, poczłapała po różowym jak puder pyle. Autobusy jeździły rzadko, ale kursowały. Wzdłuż ulicy widać było porzewiałe wraki samochodów. W odpowiedzi na jej podniesioną rękę zatrzymał się wóz na żebrowanych samochodowych oponach. Dwie kartki na cukier, zaproponowała Litka, do kempingu. Woźnica, wąsaty, zakurzony i krzepko zbudowany, z zadowoleniem kiwnął głową. Ładuj się, paniusiu. Pięknym słowem kemping nazywano zwykły obóz dla tych, których los pozbawił dachu nad głową. Było to miasteczko namiotów przesyconych dymem z ognisk i przepojonych zapachem tytoniu i moczu. W równych rzędach stały tam szare namioty wspólne, poustawiano też bez wyboru namioty pojedyncze, turystyczne lub wojskowe, jak się komu trafiło. Na skraju obozowiska przy samym nadmorskim urwisku stała kiedyś oranżeria, a teraz brudny, pomarańczowy namiocik, w którym kiedyś Litka z Maksymowem przeczekiwali deszcz. Przy wjeździe do obozu pod zbitym z desek domkiem komendanta zobaczyła pstrokaty samochodzik na pozamiejskich numerach rejestracyjnych, z którego rozdawano dary pomocy społecznej. Litka podeszła bliżej. Dziwna rzecz, ale zdążyła już zapomnieć o tym, że na świecie bywają jaskrawo pomalowane samochodziki, że jest margaryna w natłuszczonej folii i suchary w plastikowej folii. Samochodzik ostro kontrastował ze wszystkim, co go otaczało. Kierowca, czarniawy chłopak w niebieskim mundurze, przecierał szmatką przednią szybę. Przecierał z odrazą, jakby się bał, że wszechobecny ceglasty pył jest zaraźliwy, jakby ten pył symbolizował nędzę, smutek i beznadzieję. Litka przeszła obok i tak nie miała talonów na dary z pomocy. Bała się, że nie zastanie Maksymowa, ale na szczęście był na miejscu. Litka najpierw zobaczyła jego plecy, szerokie z rzędem wyrastających kostek kręgosłupa, opalone z równomiernie pracującymi mięśniami. Maksymow rozpiłowywał resztki desek z czyjegoś płotu. Lida? Przywiozłem drewno do palenia. Wspaniale, odpowiedziała wesoło, jakby nie zauważając jego rozbieganych oczu. Przed namiocikiem stał piecyk ze znaleźnych cegieł. Pośrodku tego bezładu zabawnie wyglądał serwis kuchenny, frywolny, piękny i w groszki. Te deski i tak by zmudwiały, pomyślała Litka obojętnie. Pięknie, zagrzejesz mi herbaty. Herbatę mieli prawdziwą. Swego czasu wynieśli ją z rumowiska jakiejś restauracji, jak rabujący wszystko, co się da, maruderzy. Lida, jest sprawa. Tak? Zapytała umyślnie niedbałym głosem. Tak, a ty gdzie byłaś? U Sławka Zarudnego, odpowiedziała po chwili milczenia. Chciałam wziąć od niego fotografię Andrzeja, ale mi nie dał. A to ci bydle, zdziwił się Artiom. Pomilczał chwilę i dodał: Lido, a ty tego Andrzeja kochasz do tej pory? Kocham ciebie, odpowiedziała z westchnieniem, a jego? Wspominam. Pojmujesz różnicę? A mnie też będziesz wspominać? Litka podniosła wzrok na jego opaloną, wyrazistą i bardzo już dorosłą twarz. Twarz swojego rówieśnika. Tiom, co ty?
Nic, nic, uśmiechnął się przepraszająco. Źle się wyraziłem, przepraszam, mówię głupstwa. Nie spuszczała zeń wzroku. Lido, jest taka sprawa. Werbują ludzi do pracy za granicą, budowlańców, robotników rozmaitych specjalności. Lidka natychmiast wszystko zrozumiała. Uciekła wzrokiem w bok. Płócienne boki rudego namiotu to wydymały się od wiatru, to opadały. Namiot wydawał się oddychać. No, w ogóle to chciałbym, rozumiesz? Chciałbym się zgłosić, dopóki jest taka możliwość. A ja? Już miała zapytać Lidka, ale się powstrzymała. Lid, co ty na to? A zapytasz o mnie? Uśmiechnęła się z przymusem. Maksymow uciekł wzrokiem w bok. Oni biorą tylko z młodszego pokolenia, nikogo więcej. Pytałem specjalnie, ale być może jakimś innym kanałem. Jesteś przecież znakomicie wykwalifikowaną specjalistką. Może potrzebni im uczeni, wykładowcy. Lidka uśmiechnęła się ze znużeniem. Przez pewien czas milczeli, obóz też milczał. Był to zadziwiająco cichy i milczący obóz. Słychać było tylko równomierne postukiwanie siekiery, brzęk much i monotonny warkot motoru dolatujący gdzieś z daleka. A ludzie milczeli. Ani śmiechu, ani płaczu, ani podniesionych głosów. W mieście nie było rodziny, która nie poniosłaby strat. Po tamtej stronie apokalipsy zostali matka i brat Artioma. Zginęli Timur i jego żona Sania. Janeczka została sierotą. Lidka wiedziała, że matka każdego wieczora modli się przed pociemniałą i osmaloną ikoną. I każdy raz pyta tego, którego wizerunek namalowano na desce, dlaczego? Dlaczego właśnie oni, młodzi? Artiom, a uniwersytet? Jaki uniwersytet? Zapytał Maksymow szeptem. Jakaż może być nauka po czymś takim? Podniesiemy się, odparła Lidka, ale nie bardzo pewnym głosem. Podniesiemy się. Po chwili przerwy potwierdził Maksymow. Ja wrócę do ciebie za kilka lat albo zabiorę cię tam, jak się jakoś urządzę. Rude boki namiociku podnosiły się i opadały. Już się zaciągnąłeś? Zapytała Lidka wprost. Maksymow przełknął ślinę, oblizał wargi. Popatrzył na nią jak zagoniony w ciasny kąt pies. Jak wtedy przy tablicy, kiedy się poznali. Niewątpliwie powinna była się uśmiechnąć i poklepać go po ramieniu i zapewnić go, że oczywiście to najlepsze wyjście, za kilka lat zdoła wrócić albo zabrać Lidkę do siebie i wtedy się pobiorą. Będą żyć spokojnie i szczęśliwie, a potem umrą być może nawet tego samego dnia. Zacisnęła zęby. Wiedziała, że wszystko tak właśnie się skończy, ale nie sądziła, że to będzie akurat dziś. Właśnie dziś, w ten bardzo upalny dzień, wśród brzęku much. Towarzyszyło temu wrażenie, jakby ktoś uderzył ją młotem pod mostek. Jeden dzień przed wyjazdem Maksymow przyniósł jej ogromną fotografię Andrzeja Igorowicza z Rudnego. Była to kopia fotografii z jakiegoś czasopisma, która leżała kiedyś u Lidki pod szkłem na stole. Wycięte zdjęcie spłonęło razem z wynajmowanym kiedyś przez Lidkę mieszkaniem. Skąd ją wziąłeś? Od Jarosława Andrzejewicza. Jak to dał ci tak po prostu? Maksymow uśmiechnął się drapieżnie. Zapytałaś, to powiedziałem, skąd ją wziąłem, Lido. Co prawda on nie bardzo miał ochotę ją dać. Lidka wyobraziła sobie całą scenę. Przechylony dom, posiwiały Sławek stojący na progu starego mieszkania, a przed nim ten rosły, barczysty i pewny siebie chłopak. Ty co, biłeś się z nim? Akurat miałbym się z kim bić, beznamiętnie odparł Maksymow. On, no,
krótko mówiąc, stłużył. Nitka oblizała wargi. Artyom, a jak pójdzie na milicję? Maksimow znów się uśmiechnął, tym razem pobłażliwie. Lido, coś ty, jaką milicję, teraz? Nitka wzięła w dłonie stary, pachnący pyłem rulon. Gdy go rozwinęła, zobaczyła dawny uśmiech Andrzeja Igorowicza, choć barwy oczywiście już wypłowiały. Zarudny był teraz młodszy od Lidy Sotowej. No, przynajmniej wyglądał młodziej.